Z czym kojarzy się Święto Wszystkich Świętych? Oczywiście z odwiedzaniem cmentarzy. Co roku 1 listopada przez nekropolię przetaczają się tłumy. W pobliżu cmentarzy rozbijają się liczne stoiska, na których można kupić przede wszystkim znicze i kwiaty. Wśród tych stoisk znajdą się jednak i takie, na których można kupić nieco inne rzeczy. Z tytułu tego materiału, a jest to jubileuszowy, 150. odcinek cyklu warszawskiego, już z pewnością wiecie, o co chodzi. Tak, jest to pańska skórka. Cykl warszawski. Pańska skórka z pewnością znana jest od pierwszej dekady XX wieku. Jej nazwa może pochodzić od struktury lub koloru podstawowej, a więc biało-różowej wersji tego smakołyku, albo od delikatnej skóry kobiety, co tłumaczyłoby pochodzenie pierwotnej nazwy. Panieńska skórka. Początkowo cukierek nie kojarzył się ze Świętem Wszystkich Świętych i nie był nawet cukierkiem, a lekiem na kaszel dostępnym w aptekach. W wydanym w 1908 roku słowniku języka polskiego autorstwa Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego pisano, że jest to słodkie ciastko ślazowe, sprzedawane w tabliczkach po aptekach jako środek od kaszlu lub jako przysmak. Tak jak wcześniej mówiłem, pańska skórka znana stała się w wieku XX, jednak wyrabiano ją najpewniej już w wieku XIX na pracę. Zresztą do dziś to właśnie ta, produkowana tam, jest uznawana za oryginalną, a jej przepis jest tajemnicą, niczym receptura Coca-Coli. Z biegiem czasu cukierek zaczął być sprzedawany w okolicach kościołów oraz cmentarzy, aż w końcu stał się świąteczną tradycją i dla wielu osób jest smakiem dzieciństwa. Pomimo tego, że jest powszechnie znana w Warszawie, to charakterystyczna jest tylko dla regionu Mazowsza, co było dla mnie zaskoczeniem, kiedy się o tym dowiedziałem. Choć w innych regionach Polski również występują sprzedawane głównie podczas Święta Wszystkich Świętych słodycze. Od 2008 roku cukierek widnieje na liście produktów tradycyjnych dla województwa mazowieckiego. Stąd też można dowiedzieć się, że tradycyjna pańska skórka ma od 4 do 5 cm długości, około 2 cm wysokości oraz około 3 cm szerokości. Jest koloru biało-różowego, a w smaku jest bardzo słodka i intensywna. Poza tradycyjnym smakiem, przy cmentarzach można obecnie znaleźć różne warianty, między innymi owocowe czy nawet o smaku coli, a także gumy balonowej. Tak jak wcześniej mówiłem, oryginalny przepis jest chroniony i znany nielicznym, jednak w internecie można znaleźć różne interpretacje. Na pewno jest w nim cukier, a także białko i syrop. Mowa jest także o żelatynie i mądze ziemniaczanej. Gdzieniegdzie czytałem też o soku z cytryny i aromatach smakowych. A jak to smakuje? Ja w ogóle muszę się przyznać, że tak jak wcześniej mówiłem tutaj, że dla wielu osób pańska skórka jest smakiem dzieciństwa, tak nie dla mnie, bo ja pierwszy raz tego spróbowałem tak naprawdę kilka lat temu. Oczywiście wcześniej wiedziałem, że coś takiego istnieje, no bo bywałem na cmentarzach. No natomiast tak jak mówię, jakoś wcześniej się z tym nie spotkałem się z tym smakiem. Ja mam tutaj taką. Ona była podpisana jako tradycyjna, kupiłem ją na stoisku u pana, który przede wszystkim sprzedawał kwiaty, natomiast miał też właśnie tylko tą tradycyjną. Ona jest w kolorze takim bardziej różowym. To jest taki kolor. Widać chociażby po tym opakowaniu, że to faktycznie jest robota no taka ręczna, tak? To nie jest to jakieś, że jest to robota ręczna, że faktycznie ktoś to, że tak powiem, prywatnie robi. No i cóż, widać tak naprawdę też po tym papierku, że ona się już mocno lepi. Pańska skórka przypomina mi nieco w strukturze krówkę, natomiast krówkę łatwo się gryzie. I też trochę bym ją porównał może do takich gum owocowych, które rozpuszczają się w ustach, z tym, że te gumy też są takie no, bardziej miękkie, jakby łatwiej jest je gryźć, łatwiej jest je przełknąć, natomiast pańska skórka to jest taka, za przeproszeniem, trochę mordoklejka.
No cóż, no to spróbujmy, jak ta smakuje. Spróbuję odgryźć kawałek. Mam nadzieję, że się nią bardzo nie zalepię. Nie jest to łatwe niestety, bo jest bardzo twarda. Przepraszam, że mówię z pełnymi ustami. Natomiast no, nie da się jej kompletnie pogryźć. W smaku, tak jak już zresztą wcześniej mówiłem, faktycznie jest mleczna. Przypomina mi trochę jakby watę cukrową. No, zjedzenie jej szybko na pewno jest nie lada wyzwaniem. No dobrze, udało mi się zjeść praktycznie całą. Natomiast tak jak mówię, no zjedzenie całości jest... Zjedzenie całości szybko nie lada wyzwaniem. Tak naprawdę zjadłem jedną i na razie mi wystarczy. Myślę, że będę musiał to czymś popić, bo się coś mocno zasłodziłem. No dobrze, to chyba tyle o pańskiej skórce. Było co nieco o historii, była degustacja. Także teraz czekam na jakieś wasze skojarzenia z pańską skórką. Napiszcie je w komentarzach pod tym materiałem.